21 stycznia wspominamy świętego Bartłomieja Albana Roe, prezbitera i męczennika. Bartłomiej urodził się w 1583 roku w Suffolk na terenie wschodniej Anglii nad Morzem Północnym. W tym czasie trwały krwawe prześladowania kościoła katolickiego w Anglii. Bartłomiej pochodził z rodziny protestanckiej. Wiadomo o nim, że był bardzo wybuchowy, ale równocześnie pogodny, wytrwały, konsekwentny i miał cechy przywódcy. Jako młody człowiek usiłował przekonać do protestantyzmu pewnego uwięzionego katolika. Ten jednak nie tylko nie zainteresował się protestantyzmem, ale to Bartłomiej wkrótce rozpoczął studia teologiczne we Francji, aby poznać wiarę katolicką. Następnie wstąpił do zakonu ojców benedyktynów i w 1615 roku, w wieku 32 lat, przyjął święcenie kapłańskie. 3 lata później, w 1618 roku, powrócił do swojej ojczyzny, jednak za to, że był kapłanem, wkrótce został aresztowany i 5 lat przebywał w więzieniu. Tylko dzięki interwencji ambasadora hiszpańskiego zwolniono go z więzienia, lecz musiał opuścić kraj. Bartłomiej wyjechał z Anglii, lecz powrócił już po 2 latach i w konspiracji podjął posługę kapłańską. Niestety ujawnił go pewien katolik, któremu wcześniej pomagał. Bartłomiej znów został aresztowany. 17 lat spędził w londyńskim więzieniu Fleet. Warunki były tam na tyle łagodne, że mógł katechizować współwięźniów, odwiedzać ich w celach, a nawet grać z nimi w karty. Wielu z nich nawrócił na wiarę katolicką. Po 17 latach przeniesiono go do więzienia o zaostrzonym rygorze. W 1642 roku Bartłomiej został uznany za winnego zdrady stanu, ponieważ był księdzem katolickim. To było wówczas równoznaczne z wyrokiem śmierci. Wykonano go poprzez powieszenie 21 stycznia 1642 roku. Bartłomiej od razu uważany był za świętego męczennika. Został beatyfikowany 15 grudnia 1929 roku, a kanonizowany 25 października 1970 roku przez papieża Pawła VI jako jeden z 40 męczenników Anglii i Walii. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Bartłomieja, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłosierny.